Panie burmistrzu, z końcem stycznia, a dzisiaj mamy jego ostatni dzień, na emeryturę odchodzi pani Romualda Wójcik, sekretarz miasta Szczecinek. Jak pan ocenia swoją współpracę na tym odcinku, na którym razem współpracowaliście? No myślę, że to jest takie stanowisko absolutnie kluczowe w Urzędzie Miasta. I może zacznę jednym zdaniem, mogę tylko powiedzieć, że współpracowało mi się świetnie z panią Romualdą Wójcik, sekretarzem miasta. Bardzo żałuję, że no z przyczyn jakichś rodzinnych postanowiła jednak odejść w tej chwili, a mogłaby jeszcze do końca kadencji, że tak powiem, dotrwać, tak? No ale to była jej decyzja, trudno mi z takimi argumentacją, że tak powiem, osobistą tutaj polemizować. Postanowiła już zakończyć swoją pracę i można jej tylko bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że wiele osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, jak kluczowym stanowiskiem w Urzędzie Miasta jest sekretarz miasta. To jest najważniejszy urzędnik, tak? To znaczy jakby no, szefem jednoosobowym zarządu, czyli szefem urzędu jest burmistrz, ale sekretarz miasta jest takim odpowiednikiem dyrektora generalnego na przykład w ministerstwach, czyli praktycznie jest przełożonym wszystkich urzędników. Jego rola jest taka troszeczkę niedookreślona w ustawie i tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, jak bardzo obciąży ją pracą burmistrz. Może właściwie każde zadanie jej powierzyć i wtedy rola tego sekretarza może być naprawdę bardzo, bardzo duża. Może też trochę ograniczyć jej kompetencje i wtedy ona jest mniejsza. Natomiast no, zwykle jest tak, że sekretarze mają bardzo dużo do powiedzenia. Nie inaczej było tutaj w Urzędzie Miasta. Natomiast to, co charakteryzowało pracę pani Romualdy Wójcik przez te wszystkie lata, a przypomnę, że pracuje w urzędzie 49 lat, no co jest niesamowite, prawda? Prawie pół wieku. Z tego od samego początku, kiedy utworzono ten, chyba w 88 roku, był, tak mi się wydaje, być może coś tutaj no, jest jakieś przekłamanie, ale wydaje mi się, że w ogóle takie stanowisko sekretarza miasta zostało wprowadzone w 88 roku i cały czas od momentu, kiedy takie stanowisko powstało, pani Wójcik jest sekretarzem miasta, zmieniali się naczelnicy, zmieniali się burmistrzowie, a pani Wójcik trwała i fakt ten no, świadczy też o tym, że wszyscy doceniali jej wiedzę. Także ona miała tutaj duże kompetencje i właśnie taką charakterystyczną cechą, która mnie się no, w pewnym momencie sobie to uświadomiłem, że spotykam się z nią stosunkowo rzadko, dlatego że ona swoje robi gdzieś tam w tle i odciąża bardzo mnie pracą. Wszystko pracuje, że tak powiem, ten mechanizm urzędu jest tak, jak jest dobrze naoliwiony, że tak powiem, wszystkie te tryby do siebie pasują i to jest właśnie rola tego sekretarza miasta, że ma czuwać na tym, żeby te wszystkie działy, żeby określić kompetencje poszczególnych pracowników. Oczywiście też sugeruje sprawy jakichś premii, zarobków, nagród, uposażenia, ale przede wszystkim właśnie tą organizację urzędu. Ona też jest przełożonym dla biura rady, przygotowuje sesje wszystkie. Naprawdę, że tej pracy ma niezwykle dużo, a jednocześnie w taki sposób to jakiś sobie właśnie ze względu na to doświadczenie, tak potrafi to sobie wszystko ułożyć, że się wydaje jakby w ogóle tutaj tej pani sekretarz nie było bez mała, a ona tam tą swoją mrówczą pracę wykonuje jakby w tle. Świetny pracownik, naprawdę została odznaczona chyba takim, też nie jestem pewien, czy nie przeinaczę, ale taki tytuł przyznano samorządowca 25-lecia i właśnie pani Romualda Wójcik otrzymała to, co też no, świadczy o tym, jak bardzo była ceniona przez poszczególnych radnych, przez poszczególne zarządy, a potem burmistrzów, tak, niezależnie od opcji, które reprezentowali, a przecież tam była od lewa do prawa, tak, poprzez i SLD, i PiS, i Platformę. I wszyscy jakby nie mają wątpliwości, że pani Romualda Wójcik naprawdę zasłużyła na miano pracownika 25-lecia tego samorządowca. Bardzo przykro mi, że odchodzi. Życzymy jej wspaniałego wypoczynku, zasłużonego zresztą, a teraz zmieńmy nieco temat. W ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie radiowozu szczecineckiej policji. Miasto współfinansowało jego zakup. Jaką kwotą wsparło szczecinecką policję? No, po pewnym czasie przerwy, że tak powiem, żeśmy dofinansowali rzeczywiście na prośbę komendanta
tutaj powiatową komendę policji. Ten sprzęt, furgony przede wszystkim, który jest mało, tak, bo takich samochodów, tych przede wszystkim tych tak zwanych kijanek, tak, które zostały kupione jeszcze ze środków, które kiedyś były przeznaczone na rozbudowę komendy, potem tej komendy nie rozbudowywano, a powiat dostał jakieś pieniądze i wtedy hurtowo starosta postanowił kupić za te pieniądze, no coś z nimi musiał zrobić, kupić te kije. I wtedy nagle się pojawiło bardzo dużo samochodów policyjnych w Szczecinku, no ale one się zestarzały. Zestarzały się przede wszystkim te, które są najbardziej policji potrzebne, takie właśnie mocne samochody, furgony. Zwykle w Polsce się używa takich furgonów Volkswagena. No ich wadą jest to, że są drogie, są oczywiście przystosowane dla policji i ponieważ jest w tej chwili taka akcja w Polsce, która jest firmowana przez Komendę Główną, że jeżeli samorządy dołożą 50%, to Komenda Główna dokłada dalsze 50%, no to zwrócono się do miasta, jako że tutaj do najbogatszego samorządu w powiecie szczecineckim, żebyśmy się złożyli. Powiat i Borne Sulinowo złożyły się na taki samochód tańszy do Bornego Sulinowa, jakieś Renault chyba, i ten samochód został kupiony, a myśmy tutaj jako miasto wystąpili z inicjatywą dołożenia się właśnie do tego furgonu Volkswagena. Przeznaczyliśmy na to 90 tysięcy, samochód został kupiony. No i to, o czym Maj mówi, w zeszłym tygodniu była taka miła uroczystość. Poproszono panią przewodniczącą Rady Miasta, ponieważ to oczywiście jest decyzja radnych. Ja nie mam takich kompetencji, żeby przekazywać środki tak po prostu dlatego, że tak uważam. To o tym zdecydowali radni. Poproszono panią przewodniczącą, poproszono mnie i żeśmy mogli sobie obejrzeć ten samochód. Wygląda ładnie, aczkolwiek wolałbym tam w środku nie siedzieć, ale to kto to wie, jak to tam będzie. Myślę, że będzie dobrze służył. Natomiast drugi taki sam prawie samochód żeśmy kupili z kolei Straży Miejskiej, czyli dwa nowoczesne takie samochody dla naszych tutaj tych służb siłowych pojawią się w Szczecinku. No to żeśmy kupili, to ja nie ukrywam, że to jest taki znak czasów, tak? Nie układała się współpraca z poprzednim komendantem, nie było chemii tutaj między nami, bo nawet powiedziałbym, że był taki nieustający konflikt. Źle też się układała współpraca między policją a Strażą Miejską, no ale przyszedł nowy komendant, wszystko się poprawiło, że tak powiem, i wyrazem tego jest też chęć tutaj zademonstrowania z naszej strony, że jesteśmy gotowi do współpracy. Przekazaliśmy pieniądze. W poniedziałek podczas sesji Rady Miasta radni zadecydowali o odebraniu odznaki zasłużony dla miasta Szczecinek dwóm funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. Co pan sądzi na temat odbierania takich odznak, które zostały przyznane przed 1990 rokiem? Wie pani, moje stanowisko jest znane, tak? To znaczy, może nie wszyscy to śledzą, bo to w ogóle jest jakaś taka trochę marginalna sprawa, tak? Ale dla wielu osób jakby to wyrównywanie krzywd i pewna taka sprawiedliwość historyczna jest ważna. A ja mam inne takie dosyć filozoficzne podejście i ja uważam, że coś, co było dawno, ja zawsze patrzę pani do przodu i w ogóle wszystkie odznaczenia mnie mało obchodzą. Ja nie mam prawie żadnych odznaczeń, medali. Kiedykolwiek chciano mnie jakiś tam medal przyznać, to ja zawsze prosiłem, żeby tego nie robić, ponieważ nie przywiązuję tego w ogóle żadnej wagi. Tak? Ja nie mam żadnych krzyży, tam zasługi, innych orderów i mam to w nosie. Tak? W ogóle mnie to, naprawdę mnie to w ogóle nie obchodzi. I dlatego też może ja to przenoszę potem niesłusznie. Tak? Staram się narzucić ten swój punkt widzenia innym, których to obchodzi. Tak? Od roku 1988 przyznawano taką właśnie odznakę zasłużony dla miasta Szczecinka, tak to się nazywało. I proszę sobie wyobrazić, że od 1988 roku przez dwa lata przyznano tych odznak 200 ileś, tak? Hurtowo, bez mała. No i to trzeba powiedzieć uczciwie, że przyznawano to oczywiście różnym ludziom, czasami faktycznie zasłużonym dla Szczecinka, ale również takim, którzy byli głównie zasłużeni dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dla policji, dla milicji, tak? A przede wszystkim dla Służby Bezpieczeństwa. I regulamin tak był skonstruowany, że
że nie było w nim zapisów, że można tą odznakę odebrać, tak? Było tylko w jaki sposób ją można przyznać. Ona oczywiście po transformacji, po 90 roku dalej funkcjonowała, ale przez 20 kolejnych lat przyznano już tylko 20 chyba tych tam, czy 23 te odznaki. W roku 2012 na wniosek jednego z radnych, pana doktora Pawła Szycko, zmieniono tą odznakę na, że nie będzie odznaki, tylko będzie honorowy tytuł zasłużony dla miasta Szczecinek. Nie Szczecinka, tylko Szczecinek. Zasłużony dla miasta Szczecinek i już nie odznaka, czyli ta odznaka przestała być przyznawana w 2012 roku. Muszę powiedzieć, że to ta uchwała przeszła, ten honorowy tytuł zasłużony dla miasta Szczecinek został uchwalony i ani jednej osobie tego nigdy nie przyznano, że taka martwa uchwała, tak? Ale wracając do tego odebrania tych osób, tym osobom odznaki, dwóm, tak, na ostatniej sesji, no to zainicjował to pan Jan Maszkowski, jeden z mieszkańców Szczecinka, który no, rok temu wystąpił z wnioskiem o odebranie właśnie dwóm osobom, które były w służbach bezpieczeństwa. Jeden się nazywał Siebert, chyba tak? Przepraszam bardzo, bo że ja tutaj. Tak, Zdzisław Siebert i Wojciech Waligura. Dwóch pracowników SB, którzy nie zostali zweryfikowani zresztą no i takie odznaki w tych 200, że tak powiem, którym przyznawano hurtowo, oni je otrzymali. Rada Miasta nie mogła odebrać tych odznak, dlatego że regulamin na to nie pozwalał, więc w maju 2017 roku zmieniono ten regulamin i wprowadzono taką możliwość odbierania tej odznaki. Więc pan Maszkowski ponowił swój wniosek, już jak było narzędzie do tego, żeby odebrać. No i właśnie na ostatniej sesji to się dokonało, odebrano te odznaki. I jeszcze raz wracając do mojego stanowiska. Ja to jasno mówiłem, że mnie szkoda czasu, ja bym się w ogóle tą sprawą nie zajmował. Ale ponieważ uchwalono taką uchwałę, która umożliwia odbieranie, no to skoro ona już jest, to muszę powiedzieć, że absolutnie oboma rękoma się podpisuje pod tym, że akurat tym dwóm osobom tą odznakę zabrano. No miałem, że tak powiem, taką problematyczną przyjemność poznać tych panów kiedyś, w czasach, o których wolałbym zapomnieć i myślę, że to naprawdę był skandal, że oni taką odznakę mieli. Aczkolwiek to już naprawdę dla mnie nie jest ważne. Ja mimo, że mam w IPN-ie ten status pokrzywdzonego, to w ogóle nie wracam, staram się nie wracać myślami do tego, do tych czasów. Jakby rozliczanie tych ludzi po tylu latach, no, po prostu mnie mało obchodzi. Pozostajmy w temacie sesji, ale o co innego chciałam zapytać. Wspomniał pan w czasie sesji o rondach, które nie mają jeszcze swoich nazw. Które to są ronda i kto może proponować ich imiona? Jak będą się nazywały? No myśmy przy okazji teraz wybudowania ronda Róg Ordona, znaczy skrzyżowanie Ordona i Parkowej, no wpłynął wniosek, żeby to rondo nazwać imieniem księdza Jana Lisa. Potem za chwilę kolejny wniosek, żeby to się nazywało rondem wolnomularzy. Z kolei jakiś inny wniosek wpłynął od jednego z mieszkańców, żeby to się nazywało, żeby to było rondo księżnej Jadwigi Brunszwickiej. I widzimy, że coś z tym trzeba zrobić. Tak? No, są wnioski, my musimy je zacząć rozpatrywać. No więc wydaje mi się tak, po pierwsze, żeśmy zinwentaryzowali, że no, tych rond nienazwanych jest dużo więcej. Wcale to nie jest to jedno rondo, któreśmy teraz wybudowali. Generalnie w Szczecinku nienazwanych rond jest 7, więc postanowiliśmy tutaj, konsultacje były z radnymi i doszliśmy do wniosku, że hurtowo spróbujemy to po prostu te ronda nazwać. W związku z tym możliwości jest bardzo dużo, bo 7 rond do nazwania i niektóre zupełnie duże, bo na przykład nie wiem, czy ja wie, że nie ma żadnej
nazwy chyba największe rondo przy cmentarzu, tak? Czyli tam zbieg ulic Lipowa, Słupska, Cieślaka i Narutowicza. Ale takich rond jest więcej, tak? Drugie rondo za Berchenowzum rondem, czyli tam już za Tesco, jak przy Kołobrzeskiej, potem na małej obwodnicy, przy wjeździe od strony Barwic do Trzesieki, do Szczecinka i tak dalej. No, takie mniejsze ronda, jak na przykład na Armii Krajowej przy Poniatowskiego. Jak się tak przejrzy, to jest ich 7, tak? Znaczy jest 6, a 7 będzie budowane na Kołobrzeskiej przy Entermarsze. Tam będzie przy ulicy, która będzie łączyła Kołobrzeską z Polną. Będzie, bo budowa się na pewno rozpocznie w tym roku, nie wiem, czy się skończy. Także odpowiadając na Pani pytanie, kto może? Każdy może. Bardzo proszę, można jedną nazwę, można hurtowo 7 zaproponować, można 10 zaproponować, tak? I proszę to składać do biura rady. To będzie po prostu najprostsze. Także wszyscy telewizowie Telewizji Zachód, jeżeli mają ochotę uczestniczyć, tak, w tym nazywaniu rond, to bardzo proszę. Potem oczywiście zdecydują radni, ale to nie jest tak, że radni mają jakieś swoje tu preferencje i tam, wie Pani, na siłę będą przepychać swoje. Jeżeli pojawią się fajne, ciekawe, dobre nazwy, to pewno te ronda właśnie takimi nazwami zostaną tutaj uhonorowane. A kiedy to nastąpi? No, zgodnie z tym, co mówiła na ostatniej sesji pani przewodnicząca Katarzyna Duć, no ona planuje, żeby ten temat wrócił za miesiąc, no więc przynajmniej miesiąc mamy, a jeżeli się okaże, że jest za małe zainteresowanie, zawsze możemy to jeszcze o miesiąc przesunąć. Chwilowo planujemy, że za miesiąc wrócimy do tematu nazywania rond.